Dzisiaj na naszym porównaniu timelapsów zobaczmy sobie porównanie normalnej Europe Universalis 4 do modyfikacji Extended Timeline. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest modyfikacja Extended Timeline, jest to mod do Europe Universalis 4, który zabiera nas czasy od Imperium Rzymskiego w roku 58 do czasów współczesnych, do 2019 roku. Aby dało się porównać jakoś modyfikacji do gry bazowej, startujemy dokładnie od tej samej daty. I trwa ta rozgrywka do 1821 roku. Mimo to modyfikacja ma sporo zmian, zwłaszcza w prowincjach, co zresztą już powinniście zauważyć. Dodatkowo kraje startują mając już rozwinięte jakieś idee, tak jak na przykładzie Polski, ale są to wczesne idee na kraje, startują posiadając już jakieś idee, z tego co zauważyłem, są one zawsze takie same, co dla niektórych krajów powinno ułatwić im rozgrywkę. Mamy totalnie inny system governmentu, który musi uwzględniać dłuższy czas rozgrywki, ale inne rzeczy pozostają w zasadzie bez zmian, a i powinno zachowywać się dokładnie tak samo jak na normalnej wersji gry, ale zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. I tym razem na koniec dam swój komentarz, żeby powiedzieć, co się wydarzyło i dlaczego tak to wygląda. Zapraszam do oglądania. Pamiętaj, imperialista, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Yeah.
Europie zdecydowanie czerwono. Aragonia znowu nie miała personali z Kastylią. Rzeczpospolita pięknie poradziła sobie z Moskwą, jak i z późniejszym zagrożeniem osmańskim, bo zawarła wieczny sojusz z Danią. Afryka jest zielono-żółta, ale tutaj nic dziwnego, no państwa kolonialne totalnie zdominowały region. Indie podzielone pomiędzy Delhi oraz Gujarat, w sumie rzadko się to dzieje, żeby Gujarat przetrwał do tego momentu rozgrywki. Ming też przetrwał, co jest bardzo dziwne na eksterny timeline, bo dostaje dodatkowe minusy w roku 1550. Indonezja również pod władaniem kolonizatorów, tak samo Australia. W Ameryce Północnej wyzwoliły nam się Stany Zjednoczone Ameryki, a pozostała część należy raczej do zwykłych subject nation. Ameryka Południowa tutaj dość standardowo. Chociaż w Afryce warto wspomnieć o dość nietypowych podbojach Osmana na koniec. A co do wanili naszej ukochanej Europie, ja pierniczę, najdziwniejsza rozgrywka, jaką widziałem ever, pomijam sam fakt istnienia Lubeki, bo to czasem się zdarza, no to jednak te Węgry tutaj porobiły tą rozgrywkę. Chociaż muszę wam powiedzieć, jak to przebiegało, bo obserwowałem to dość mocno, to po prostu Węgry bardzo wykorzystywały Polskę tutaj, w sensie takim wołały do wojny z Osmanem, ale jednocześnie porzucały, kiedy to Rosja atakowała Polskę, no co widać tutaj. Hiszpania została stworzona tym razem militarnie, nie dyplomatycznie, Afryce, natomiast dziwne jest to, że takie państwa jak Mali i Songhai przetrwały do końca rozgrywki oraz, że tak dużo ziem zostało tutaj skolonizowanych przez Francję. Mameluk istnieje, Indie. No w zasadzie co ja mam tutaj dodać, całe Indie są po prostu kanarkowo-żółte, Vijayanagara je zdominował. Indochiny, w zasadzie tutaj jest dominacja Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, ale też widać bardzo duży udział Kastylii na Filipinach. Ming. No, Mingu nie ma. A Manchu podbiło pół Japonii. Australia jest flamandzka w połowie. Ameryka Północna. Tutaj zadziwiające jest to, że Siouxowie przeżyli praktycznie do końca rozgrywki i w zasadzie cała Ameryka jest żółta. Południowa została podzielona pomiędzy Portugalię oraz również Kastylię. Jak widzicie, zero jakichś takich dziwnych nacji, które by nam się tutaj wypuściły. Szkoda. Flamandzka Kolumbia? What?
Mam nadzieję, że dzisiejszy timelapse bardziej Wam się podobał niż ten mój poprzedni. Pamiętajcie, żeby zostawić swoje propozycje pod spodem tego, co byście chcieli zobaczyć. No i co, widzimy się w kolejnym za jakiś czas.